Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale suwerenny.pl. Chciałbym Was bardzo prosić, by ten film obejrzała jak największa liczba ludzi, Polaków w Polsce. Także udostępniajcie go, proszę, ponieważ trzeba coś zacząć robić. Trzeba coś zacząć robić. Ja jakiś czas temu zobaczyłem to zdjęcie w internecie. Gdzieś to w internecie sobie krążyło. Zobaczcie, popatrzcie na to zdjęcie, co wam to zdjęcie mówi. Bo wiecie, że ja jeśli chodzi o protesty we Francji. Mam je przeżyte i wiem o co chodzi, dlatego ja wam teraz dam dobre rady. Ja wam dam rady, jak zmienić Polskę. Być może sobie pomyślicie, idiota, będzie dawał rady, co on wie. Nie, nie do końca, ponieważ ja się przyglądam temu, temu procesowi, jak to wygląda za granicą i jest szansa coś zrobić. Tylko że to, co widzicie na tym zdjęciu, to zdjęcie dobitnie pokazuje i oddaje to, jacy są Polacy, że po prostu Polacy mają wszystko gdzieś, że oni się nie martwią, nie martwią się. A być może się martwią gdzieś tam w domach, narzekają, ale nic z tym nie robią, nic z tym nie robią, ponieważ Polak nie jest w stanie nie pójść do pracy, bo go zwolnią, bo się boi, zastraszeni jesteście. I ja od dawna już myślałem, co by tutaj wykombinować, co, co, co by tutaj wymyślić, tak. Żeby było ok, bo ja wam powiem jedno: gdybym ja Was teraz nakłaniał do demonstracji, takie, takich jakie mają miejsce za granicą we Francji, na przykład żółte kamizelki, to żyjemy w takim państwie, że mógłbym nawet pójść za to siedzieć, bo to jest w XXI wieku niedozwolone w Polsce: nakłanianie do demonstracji. Bo tam są jakieś tarcie policje i, i tak dalej. Zatem ja tego nie doradzam. Ja nie nakłaniam was do żadnych demonstracji, ponieważ jest to nielegalne. A ja niczego co nielegalne nie propaguję. Ja jestem y, w zgodzie z prawem i tylko to, co jest y, dozwolone przez prawo, przez konstytucję wam mogę doradzić. Dlatego żadnych takich niedozwolonych czynności ja wam nie mogę doradzać, ponieważ jest to nielegalne i za to można ponieść odpowiedzialność karną. Zatem zostaje jedna możliwość, jedna najfajniejsza, najpiękniejsza możliwość, jak wykopać, wykopać tych ludzi, którzy nas okradają, okłamują i przy okazji jak się odrodzić. Jak Polacy mają y, mieć znów y, dobrze? Znów, no nigdy nie mieliśmy dobrze, ale jak, jak po prostu w Polsce można żyć normalnie? Czyli tak, strajk generalny w Polsce, ale nie strajk, żeby wychodzić na ulicę, żeby protestować, ponieważ tutaj możecie iść siedzieć, ale nikt nie może zabronić Polakom siedzieć w domach. Po prostu siedzieć w domu i nie wychodzić z tego domu, nie wychodzić do szkoły. Czy też nie wychodzić do, do pracy, ja wam zaraz y, opiszę dokładnie co i jak Bo tego nikt nam nie może zabronić i to nie jest nielegalne, to nie jest łamanie prawa, to że wy sobie zostaniecie w domu nie jest łamaniem prawa I nikt wam niczego nie zrobi, nie bójcie się Ja już dawno chciałem ten pomysł y, y, zastosować, ale no jest jak jest, dlatego teraz trzeba już o tym mówić Siedzieć w domu I mam taki pomysł, żeby y, Żeby robić to y, Nie w takie dni nie w takie dni, kiedy są jakieś ferie, wakacje. Nie, w najbardziej newralgiczne dni. Powiem wam jak to jest we Francji. We Francji wiadomo, żółte kamizelki demonstrują już, e, strajkują od, e, od 17 listopada 2018 roku, ale teraz od początku grudnia, od początku grudnia 2019 roku jest strajk generalny i nie jeździ metro, czy na przykład e, na 10 linii jeżdżą 3. Pociągi nie jeżdżą, nauczyciele nie pracują, wszyscy mają w dupie wszystko. Ja wiem, że na tym cierpią zwykli ludzie, którzy na przykład chcą gdzieś dojechać do pracy czy iść sobie na randkę, że nie mają czym się dostać, ale oni, ci, którzy strajkują, mają to głęboko gdzieś. I oni to zrobili w święta. Między innymi y, to zaczęło się na początku grudnia i trwa nadal przez całe święta, przez ten najbardziej newralgiczny czas, na przykład w Paryżu, kiedy są miliony turystów. Ich to nie obchodzi. Oni się tym nie przejmują. Oni mają strajk. Oni nie przychodzą do pracy i kompletnie ich nie interesuje, co się będzie działo. I mają za przeproszenie głęboko w czterech literach to, czy ktoś dojedzie do pracy, czy ktoś sobie. Tu pójdzie, czy to, to. To ich nie obchodzi. I właśnie w takim newralgicznym, tak żeby najbardziej zabolało polityków, żeby jak najbardziej zabolało. I tak myślę, żeby to zrobić w Polsce przez cały tydzień, na przykład pierwszy poniedziałek miesiąca. Najpierw zrobić to raz. Na przykład w takim miesiącu, który już, który nie jest miesiącem wakacyjnym, czyli luty marzec. I. Najlepiej byłoby powtarzać to co miesiąc. Czyli tak, musieliby strajkować pracownicy, którzy mają wielki wpływ i którzy są powiązani z rządem, tak? Z politykami. Czyli wszystkie te na przykład PKP, nauczyciele, Poczta Polska, to co najbardziej zaboli, to co unieruchomi system. Studenci, wystarczy, że rodzice nie pośną przez tydzień swoich dzieci do szkoły w całej Polsce. To jest raz. Dwa. Wystarczy, że studenci nie pójdą na wykłady. To jest dwa. Wystarczy, że związki zawodowe dogadają się. Związki za zawodowe, na przykład pielęgniarki nie przyjdą do pracy. Poczta Polska nie będzie pracować. Kolej Polska nie będzie pracować. Komunikacja miejska nie będzie pracować, a przyna przynajmniej nie tak jak do tej pory. Czyli na przykład na, na pięć autobusów pojedzie jeden, pojedzie jeden, na pięć karetek pojedzie jedna, bo jedna musi być, żeby też y, ludzie czuli się z... bezpiecznie, prawda? Są różne wypadki. Czyli wszystkie te newralgiczne zawody, które mogą w jakiś sposób dotrzeć do, do rządzących, i wymusić na nich coś, jakąś reakcję, wszyscy ci. Nie pani w Tesco, czy pani w Lidlu, ponieważ to politykierów w żaden sposób nie dotknie. Tutaj muszą być takie firmy, no firmy, przedsiębiorstwa, które są powiązane, które są państwowe. Czyli wszystkie komunikacje, poczta, właśnie Polska. Nauczyciele, studenci, uczniowie wszystko leży przez tydzień. Wszystko leży. I powiem Wam, że oni dopiero wtedy by poczuli, jak to jest. Oni by kwiczeć zaczęli ze strachu i chodzić jak lunatycy. Jak lunatycy. I najświeższe byłoby to, że nikt by Polakom nie zarzucił, że są jakimiś y, hobofobami i tak dalej, i tego i tego, jakaś fobia. Nikt, ponieważ osobie, która siedzi w domu, nie można niczego zarzucić. Nikt, żadne media by nic złego o tych ludziach nie napisały, ponieważ nie ma pretekstu, żeby napisać coś złego, bo ludzie sobie siedzą w domach. Ludzie siedzą w domach, nie idzie. Pan Janusz nie idzie do pracy, pani Grażyna nie idzie do pracy, ich dzieci nie idą ani do szkoły, ani na studia, siedzą sobie po prostu w domu i mają to wszystko gdzieś przez tydzień, przez całe 7 dni. Rozumiecie? I właśnie te zawody, te, te funkcje, które jak najbardziej mogą coś zmienić. Bo nie takie funkcje, gdzieś jakiś tam pracownik, pracownik Citybanku. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi, że jakaś tam pani w prywatnej firmie nie przyjdzie do pracy? Tutaj chodzi, żeby, żeby wstrzymać na tydzień, wstrzymać życie po prostu wstrzymać życie, żeby sparaliżować. Paraliż totalny, rozumiecie? Paraliż totalny, o to chodzi. I nikt wam nie zarzuci, tak samo mi też nikt nie zarzuci, ja że to jest łamanie prawa, ponieważ to nie jest łamanie prawa. E, łamanie prawa mogłoby być to, gdybym ja na przykład was teraz nawoływał, żebyście wyszli na ulicę i robili rozruby, burdy. Nie. Ja tego e, nie mówię, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Ale siedzenie w domu, strajk taki pokojowy jest zgodny z prawem i tego nikt nam nie może zabronić. I żaden policjant nam nie przyjdzie do domu, ponieważ e, nie mają takiego prawa, żeby, żeby, żeby wam powiedzieć: A panie, panie, e, a pan dzisiaj do pracy nie poszedł. No i co z tego, że nie poszedłem? Bo strajkuję. I tak. I tak to ma być, moi drodzy. Dlatego musimy coś przyszykować. Musicie coś wyprzyszykować. Wy. Ponieważ jesteśmy tak jak, na, tak jak na tym zdjęciu. Zobaczcie na to zdjęcie. To właśnie to obrazuje i oddaje sytuację w Polsce, jak jest. Ponieważ Polacy nie potrafią. Potra, Polacy nie potrafią strajkować już. Niektórzy strajkują jak górnicy, gdzieś tam pielęgniarki, nauczyciele. Zobaczcie, nauczyciele przez tydzień czy ile tam oni strajkowali. I był mały paraliż. A wyobrażacie sobie, gdyby na przykład... Yy, Dziesięć, dziesięć takich zawodów strajkowało jednocześnie, dziesięć. Co by było? Rozumiecie? Politycy by pod stół się schowali, pod stół się schowali, byliby skończeni, skończeni, i wreszcie może zaczęliby się liczyć ze społeczeństwem. I myślę, że to jest tylko solidarność, solidarność. Nie patrzcie, że a że to spisu, a to nie pójdę, nie będę strajkował, bo spisu jestem, a ja SPEO, nie tutaj, apolityczność. Polacy, wszyscy Polacy, niezależnie od wieku, e, poglądów, niezależnie od orientacji, niezależnie od wszystkiego, po prostu, wszystkim tym, którym się nie podoba, którzy chcieliby lepiej zarabiać i płacić mniejsze podatki, żeby im utrzeć nosa. Czyli taki. Strajk, ale taki strajk, gdzie wy nie wychodzicie strajkować, tylko wy sobie siedzicie w domach. I wszystko leży i kwiczy. Razem z politykami. Nie jeżdżą pociągi. Na 10 pociągów poje, pojadą dwa. wy na to. Napiszcie w komentarzach co wy na to. I no, bo nie chcę, żeby było tak, jak na tym zdjęciu, bo właśnie tak jest, jak na tym zdjęciu jest. Zobaczcie. Pośmiewiskiem jesteśmy po prostu. Pośmiewiskiem sami między sobą jesteśmy świewisku. politycy się z nas śmieją, oni się z nas śmieją, bo oni sobie myślą, aha, no tam za granicą, no to jeszcze by nas przegonili, a tutaj w Polsce to nie, co ty, co ty, zbygnie, zbygnie tam Janusz, jakiś tam yy, poseł, a nie, to się nie bójmy, no to możemy jeszcze bambuko robić, bo oni nie wyjdą, nie wyjdą, no i tyle, tyle, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia, cześć.